poznaniu.pl. Poznań w minutę. Organizatorzy 34. edycji Malta Festival odkryli pierwsze karty. Zapowiadają, że festiwal będzie bardziej kobiecy, a także, że powróci do przestrzeni miejskiej. Jedną z gwiazd, która przyjedzie z tej okazji do Poznania, jest laureat Oscara Tim Robbins. Rozpoczął się kolejny etap rozbudowy obwodnicy A2. W związku z tym zmieniła się organizacja ruchu. Dla kierowców jadących od strony Świecka do Warszawy na razie nic się nie zmieni. Utrudnienia czekają na tych, którzy jadą z Warszawy w kierunku zachodniej granicy. Zjazd Poznań-Krzesiny wyłączony jest z ruchu. Piłkarze kolejorza w poniedziałek rozpoczęli letnie zgrupowanie w Centrum Badawczo-Rozwojowym Akademii Lecha Poznań we Wronkach. Na obozie jest 33 zawodników. Ruszyła 20. edycja Grand Turismo Polonia, w której bierze udział 70 luksusowych, najszybszych samochodów świata. W najbliższy weekend będzie można je podziwiać na torze Poznań.